Hej! Dzisiaj coś dla osób, które mają problemy z karkiem, dla osób, które są dotknięte problemami zawrotów głowy, bólów głowy, problemów ze słuchem, problemów z węchem. Generalnie wszystkie te osoby często mogą cierpieć na napięcia przedniej części karku. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ krew do waszego mózgu napływa właśnie tętnicami, które zlokalizowane są z przodu karku. Bardzo ważna rzecz na początek. Jeżeli nie jesteście pewni swojego stanu zdrowia, jeżeli macie zaawansowaną miażdżycę, zakrzepicę, jeżeli macie problemy z przepływami w tętnicach kręgowych chociażby, starajcie się wykonywać to ćwiczenie po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Jeżeli czujecie się dobrze, to nie powinniście sobie tym ćwiczeniem w żaden sposób zaszkodzić. O co chodzi? Generalnie, wasza szyja, to pierwsza informacja, powinna być w dotyku jak palec. Nie powinna boleć i w zasadzie każdy punkt na szyi, który złapiecie i ściśniecie, powinien być dla was absolutnie neutralny i bezbolesny. Tak samo jak szczypie się albo uciskam w przedramię albo w palec, szyja ma być równie miękka. Jeżeli dotkniecie szyję z przodu i poczujecie, że tutaj pojawia się jakieś nieprzyjemne napięcie, tutaj pojawia się ból, to oznacza jedno, wypadałoby popracować z wszystkimi mięśniami karku, rozluźnić je i wtedy zapewnić krwi bardziej komfortowy, w zasadzie luźniejszy, łatwiejszy dostęp do waszego mózgu. To automatycznie usprawni funkcjonowanie waszego mózgu, może poprawić pamięć, zdecydowanie wpłynie na komfort odczuwania karku, co jest ważne. Jeżeli macie jakieś problemy z dusznościami, problemy z przełykaniem śliny, to jest doskonały sposób rozluźniania karku. Zrobicie sobie automasaż. Żeby zrobić automasaż, potrzeba waszych dwóch dłoni. I teraz co robimy? Zobaczcie, kciuk po stronie prawej na początku przyłożę sobie do lewej strony karku i z niedużą siłą postaram się pouciskać. Staram się w zasadzie nie dotykać krtani, wejść kciukiem delikatnie obok krtani i w tej pozycji postarać się go delikatnie pouciskać. Równocześnie całą swoją pozostałe palce dłoni układam poza mięśniem moskowo-bojczykowo-sutkowym, czyli takim obszernym, mięsistym pasmem, które biegnie sobie z przodu szyi i staram się to pasmo delikatnie poodkształcać. To nie ma powodować wrażenia duszenia, nie macie czuć, zobaczcie, masuję ten kark, a równocześnie mogę mówić i nic złego się z moją szyją nie dzieje. Staram się porozluźniać. W momencie, kiedy już mi to wychodzi, mogę zmienić dłoń i teraz kciukiem w stronę lewej, jeżeli działam z lewą stroną, staram się pouciskać troszeczkę głębsze rejony z przodu na karku. Kiedy mocno docisnę kciuk do karku, mogę poczuć opór, który spotykam na zasadzie na takiej twardej kostnej ścianie. To są wyrostki poprzeczne waszych kręgów szyjnych. Staracie się masować jednorazowo tylko jedną stronę szyi. Nie uciskacie obu stron szyi, bo możecie doprowadzić do chwilowej utraty przytomności. W momencie, kiedy rozmasowujecie jedną stronę szyi, krew bez problemu, mimo tego, że uciskacie tętnicę po jednej stronie, dopływa jeszcze trzema tętnicami do waszego mózgu, więc nic złego nie powinno się stać. Dobra rzecz, nie zachęcam nikogo, ale podczas na przykład jazdy samochodem, jeżeli macie obolały kark, czujecie, że wasza szyja jest napięta, dobrze nawet na siedząco w ten sposób sobie chwileczkę podziałać. Po opracowaniu jednej strony szyi poświęćcie jej 2-3 minuty, nie więcej, przejdźcie do drugiej strony szyi. Złapcie lewą dłonią prawą stronę, postarajcie się podkształcać przede wszystkim te mięśnie z przodu karku, mięśnie moskowo-bojczykowo-sutkowe. Możecie podziałać w zasadzie aż do rejonu przy uchu. Starajcie się pouciskać, porozluźniać. W masażu nie ma wielkiej filozofii, czy będziecie pracować poprzecznie, podłużnie. Generalnie zasada jest taka, żeby te mięśnie wszystkie uplastycznić, uelastycznić, więc we wszystkie możliwe strony trzeba je wyginać, rozciągać i ugniatać. Oczywiście nie ma to być, pamiętajcie, bardzo bolesne. Jeżeli łapię szyję i czuję duży ból, duży dyskomfort, działam z bardzo umiarkowaną albo wręcz słabą siłą i staram się delikatnie te mięśnie rozruszać. W masażu nie chodzi o to, żeby zadziałać jeden raz rewolucją, ale powoli, z dnia na dzień, a w zasadzie nawet kilka razy dziennie, pozabierać się za te mięśnie, delikatnie je opracowywać, aż w końcu zobaczycie, że wasz kark jest zdecydowanie luźniejszy. 2-3 minuty na stronę lewą, 2-3 minuty na stronę prawą. Bardzo dobrze zniesie wrażenie sztywności karku, chociażby w momencie, kiedy chcielibyście podnieść głowę ku górze. Druga rzecz, którą mógłbym wam zalecić, jeżeli chodzi o pracę z karkiem, to bardzo delikatne ćwiczenie, które będzie świetnie rozciągało szyję. Poprawa zakresu rotacji. Staram się ustawić prosto,
spiąć łopatki, głowę delikatnie cofam ku tyłowi, zabieram ku tyłowi, skręcam brodę w lewo, staram się popatrzeć przez lewy bark, po chwili skręcam głowę w prawo, staram się popatrzeć przez prawy bark. Skrętowi głowy zawsze towarzyszy skręt gałek ocznych w stronę, w którą stronę skręcam, w stronę kierunkową. Wykonuję sobie bez większego pośpiechu, z dużą dokładnością, z maksymalnym zakresem ruchu około 20 skrętów w lewo i w prawo, tak żeby poczuć, że cała okolica karku, szczególnie blisko czaszki, rozciąga się i rotuje. Tym ćwiczeniem, jeżeli będziecie je wykonywać w sposób niezbyt gwałtowny, również nie zaszkodzicie sobie na pewno, a przede wszystkim zdecydowanie poprawicie zakres ruchu. Jeżeli pojawią się jakieś dziwne odczucia, zawroty głowy, mdłości, poczujecie, że zaburza się Wam ostrość wzroku, to znaczy, że to ćwiczenie wykonujecie zazwyczaj nieprawidłowo albo za mocno, bądź macie jakiś problem z przepływami w naczynia krwionośnych i wypadałoby się wtedy skontaktować z lekarzem w sprawie sprawdzenia przepustowości tych Waszych tętnic. Zapraszam do subskrypcji swoich filmów. Ratujcie swoje karki przed boleściami przeróżnymi. Ważne jest też, żebyście rzucili okiem na film pod tytułem Jak pozbyć się bólu głowy. Tam używam takich dwóch piłeczek do tenisa, ponieważ często zaburzonemu przepływowi krwi towarzyszy też zaburzony odpływ krwi od mózgu, a tutaj rozwiązanie leży w rozmasowaniu mięśni karku, czyli tych mięśni, które leżą bezpośrednio z tyłu na Waszej szyi. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam. Marek Kuczyński.